Dizzy Meadow, duetu Mir, i to już jest spoza Lema. Czy jeszcze z Lema? Bo ja to się nazywa Crazy Meadow, nie wiem. To ja to tak nazywam. Nie, to ty nam musisz dać. Tak, bo ja to tylko widziałem w ogóle, a ja zawsze uważam, że ten utwór to jest Crazy. Aha. Aha, ja dodam Meadow, tak? Bo napisaliście, że jeden z utworów stworzyliście do filmu z Flipem i Flapem. To nie ten. To nie ten. A, to nie ten. To jest FL. A, to jest tak, tamten. No, Flip i Flap. Jest... Czyli Flipem i Flapem przedzieliliście Lema. Tak. Tak, myślałem, że może to ten ostatni. To jest Flip i Flap. Nie, 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 nie. Też po prostu graliśmy na takim festiwalu w Krakowie, gdzie dostaliśmy na warsztat kilka filmów właśnie z Flipem i Flapem. Ten było o tym, że próbują dom zbudować. Trochę taki Pat i Matt. Proto-Pat i Matt. Tak, no. Zrobiliśmy. I przy okazji, bo mówiliście, że nie ma, że na razie jest cyfra wyszła. To nieprawda, bo ta płyta już się ukazała. Już jest... Tak, jest kompakt, jest taśma, kaseta i mamy nadzieję, że za chwilę będzie winny też. To świetnie. Pierwsza płyta pojawiła się na kasecie. Tylko, tak. Mnie chyba zwiodła Bandcamp w takim razie. Możliwe. Bo tam jest tylko kaseta i album cyfrowy. Jest też kaseta już. A nie, jest. Druga płyta jest już w tej chwili gotowa. I co dalej? Ruszacie w mini trasę? Już ruszyliśmy w zasadzie. Tak, w zeszłym weekend w Wrocławiu. Pożegnaliśmy Bemba Bar, bo niestety to miejsce wrocławskie bardzo fajne i prowadzone przez super człowieka Huberta Kostkiewicza. Niestety w grudniu się zamyka. Jest bardzo szkoda. Byliśmy w Instytucie Kultury Miejskiej, który skoro się tworzył. I to miejsce z dużym potencjałem i na razie z dużym animuszem. Mam nadzieję, że dłużej to będzie. Gramy jutro w Poznaniu. I potem w Łodzi, w Ignorantce. I kończymy w Warszawie w Młodszej Siostrze. W niedzielę. Tak, więc... Ale to już listopad, grudzień. Ale tak. Najbliższe koncerty to jest Poznań. Łódź, Warszawa, jutro, pojutrze i po pojutrze. Zapraszamy. Ale koncerty to jest jaka próba zagrania tego materiału? Czy też próbujecie coś nowego przy okazji? Jak to z waszej strony wygląda? Czy są takie momenty, kiedy spotykacie się, macie więcej czasu, żeby z sobą poprzebywać i poeksperymentować? Ja mam powiedzieć, tak? Bo zawstydzę w tym momencie, bo ja po prostu nigdy nie mam czasu. No to wiemy, gra wszędzie. Więc ze względu na mnie pewnie staram się kompresować ten czas, a to, co gram na koncertach, to jest oczywiście ostatnia płyta i kilka utworów z poprzedniej. Generalnie to jest to. Tak. No staram się na razie wiernie. To nie jest tak, że to są 1:1 odtwarzamy płytę, ale... To zobaczysz, co ja robiłem, jak teraz siedziałem w domu. Za każdym razem coś tam muszę dodać, więc... A jest miejsce na improwizację, na taką swobodę? Bo to jest muzyka, która musi połączyć siłą rzeczy żywe granie manualne z graniem, z elementami programowania. I to jest zawsze kłopotliwe, żeby te dwa pany na siebie nałożyć i jeszcze improwizować. To jest duża dyscyplina, musi być, bo czasami mamy trochę takich, jakbyś mówił o taśmie, ale też i Miłosz mam swoje momenty i ja mam też swoje momenty, gdzie możemy to sobie pociągnąć niekoniecznie w to miejsce, w którym to się kończyło na płycie. Czy jakieś elementy wizualne, które były tak ważne w miejscu, które jednak pojawiają się podczas naszych koncertów? Na razie jeszcze nie. Opuścił nas, współpracuje z wami, czyli na razie nie? Na razie nie. No to można obejrzeć koncert, ale z naszej strony, i tam jest jeden teledysk. Trochę tak. Nie jesteśmy tym elementem wizualnym, gramy, jesteśmy z tam na instrumentach. Tak. Właśnie to też jest bardzo ciekawe, bo w zasadzie to są nic takie momenty u mnie na przykład, gdzie ja mogę powiedzieć o tej płycie jako o
czymś, co ilustruje w tym wypadku książkę albo trochę film, bo u nas to trochę jest tak, że tak jak Miłosz nazywa swoje utwory bardzo konkretnie, że to są utwory na jakieś instrumenty, to ja też trochę tak mam, że jak zaczynałem pisać te wszystkie, robić płyty baby, to zwykle były jakieś durne zabawy ze słowami. I zawsze to uciekałem od tego, żeby tą muzykę jakoś tam nakierować na jakieś... Więc trochę miałem absmak, jeśli ktoś chciał się pytać, skąd się to wzięło. Natomiast tutaj jest jasno kawę na ławę wystawione, że to jest muzyka, która była inspirowana i książką, i jednym filmem. No dobrze. Mir, Solaris i właściwie właściwie dwa. Tak się, no już przyzwyczaiłem się, żeby myśleć o tej grupie, o tym całości jako Solaris. Jak chcesz, bardzo. Jeszcze po tym, co mówicie, to jeszcze dwa razy przyzwyczaiłem. To jest jedna część tego, o czym chcieliśmy porozmawiać. Druga część to jest koncert, który się odbył 7 października i w którym Miłosz Pękała występuje i w roli perkusisty, i w roli programisty. Część instrumentarium podejrzewam, że się może pokrywać z tym, którego używasz na koncertach Mir. Zresztą otoczony byłeś tą baterią instrumentów perkusyjnych, elektroniką. Tam auksa musiało się nieco przesunąć. Ale o tych instrumentach perkusyjnych wiemy więcej, mam wrażenie, również z twojego poprzedniego występu w Mediatece, gdzie miałeś jeszcze większy arsenał właściwie na instrumentów perkusyjnych. Natomiast co tam było z elektroniką? Chodzi ci o tą warstwę elektroniczną? Tak, to był jakiś mały syntezator. Tegoroczną. To jest w ogóle, jakby zacząć opisywać, co tam się działo, w warstwie elektronicznej to tam było dosyć dużo rzeczy, bo no bo jakby, a to ciągle znam taśmę, na mnie jakieś nawiązanie do... To lat 60. Miałem taśmy, które przygotowałem i one były dosyć złożone, bo ja wykorzystuję takie też na naszej płycie Miru i urządzenia takie bardzo wiekowe, które były, czyli generatory i silnych i sinusów, które były stosowane na przykład w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia. I rzeczywiście jakby próbuję okiełznać i wyciągnąć ten walor muzyczny z żadnej, które zostały stworzone do laboratorium i nie miały nic muzyką wspólnego. Przez syntezatory współczesne i półmodularne i zupełnie cyfrowe bitmaszyny. Więc w tej warstwie elektronicznej tam było wszystko, ale no,